Przedszkole miejskie nr 3 Jarzębinka prowadziło od marca akcję wspierającą przytulisko dla psów Krzykosiaki. W piątek miało miejsce oficjalne zakończenie tego projektu i wręczenie zebranych przedmiotów przytulisku. W dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu odbyło się podsumowanie akcji zbiórki karmy i darów rzeczowych dla przytuliska Krzykosiaki, psy w potrzebie. Z tej okazji miło nam było gościć pana Zbyszka, który prowadzi przytulisko i jest jedynym opiekunem dla piesków. Również bardzo miło było nam gościć przedstawicieli placówek oświatowych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta. Spotkanie z panem Zbyszkiem uświadomiło dzieciom, jak ważna jest pomoc niechcianym i porzuconym zwierzętom. Czasami bez wsparcia człowieka nie mają one szans na przeżycie. Przedszkolaki miały ogromną satysfakcję i poczucie, że coś zależy tylko od nich i nawet chwilowa poprawa losu bezdomnych zwierząt ma znaczenie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przywozili karmę do naszego przedszkola. Dzieciom, rodzicom, pracownikom przedszkola, placówkom oświatowym, które przyłączyły się do naszej akcji. Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Kołodziejskiej, pani Dominice Czapieskiej oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Kutno, którzy wspierali nas w naszych działaniach. Dziękujemy naszej pani dyrektor Małgorzacie Wojciechowskiej za to, że wspierała naszą akcję, umożliwiając jej zorganizowanie na terenie placówki. Dziękujemy także Telewizji Kutnowskiej, Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA oraz sponsorom za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego. W tym roku pobiliśmy, drodzy Państwo, kolejny rekord. W wyniku przeprowadzonej akcji zebraliśmy 582 kg suchej i mokrej karmy oraz dary rzeczowe. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak.